Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a to kolejny odcinek z serii grave Farminga Jak. W tym odcinku światek 6. Chcieliście, dużo osób pisało o cytrusu i światku chyba od początku tej serii. No i co? Subskrybujcie, łapkujcie, wiem, że chłopaki już dawno razem nie nagrywają. No ale jednak oni wiedli kiedyś prym na polskim YouTubie z farminga i oni jednak tego farminga chyba najbardziej na polskim YouTubie rozpromowali Więc należy im się nagranie właśnie filmu o nich Więc co, nie przedłużając, zaczynamy Cytrusen and Swiatek 6 Kanał został założony 5 marca 2012 roku i od tamtej pory aż do ostatniego filmu na tym kanale zebrał on ponad 89 milionów wyświetleń Prowadzącymi tego kanału byli Cytrus i Swiatek 6, czyli dwa Michały Cytrus był dwa lata młodszy od światka, pierwszy film na ich kanale pojawił się 1 kwietnia 2012 roku i był to poradnik jak podgłosić mikrofon w Windows 7. Poradnik został zrobiony przez Citrusa, a zatem pierwszym filmem, jaki z farminga na ich kanale się pojawił był to 14 kwietnia 2012 roku z Farminga 11 na Multiplayer. Po dwóch odcinkach z Farminga 11 nastąpiła przerwa na Minecrafta i Minecraft pojawił się. Pojawił się mu częściej niż farming. Dlaczego zapytacie? Dlatego, że to były złote czasy Minecrafta, właśnie wtedy youtuberzy typu Stew czy Blow, zaczynali na YouTubie i cytruzy światek, również go nagrywali, zdobywając przy tym naprawdę dużą oglądalność, ponieważ odcinek, który z Minecrafta ma najwięcej odsłon, to odcinek 5 z mapy Gold Mountain Survival, ale dosyć o Minecrafcie, przejdźmy do farminga. Najpopularniejszym filmem z farminga na kanale ma film z FS15 i jest to o dziwo timelapse, który ma ponad 2,3 miliona wyświetleń. E, ale, że tak powiem, no ma on dużo łapek w dół, z niewiadomych w sumie przyczyn, no ale nie będę w to wnikał, ale no wyświetlenia ma dużo, ale po prostu ma dużo, dużo łapek w dół i, i nie wiem jaki to jest powód, jeżeli ktoś z Was tutaj wie, no to, no to może powiedzieć. I nazywali się. I ten odcinek, który oni rzucili nazywał się między nagraniami. Chociaż trzeba sobie powiedzieć jasno, że największą popularność zdobyli nagrywając Farminga 13, ponieważ tamte lata to złote czasy farminga i to właśnie oni byli prekursorami w promowaniu farminga na polskim YouTubie w tamtym czasie. Trzeba też wspomnieć o, o bardzo popularnej serii świadka na singlu z ETS 2 i serii cy, cytrusa stwierdzy krzyżowiec, a resztę historii... Resztę historii znamy, potem były już FS15, 17 i niestety do 19 chłopaki razem nie dotrwali. Szkoda, bo gdyby nagrywali dalej razem, myślę, że nie umniejszając Kadorowi, ale myślę, że byliby popularniejsi lub równie popularni. Mogę w skrócie powiedzieć tylko tyle, że na ich kanale były wyjaśnienia, gdzie obu panów się tłumaczyło co i jak, ale zostało to usunięte, po poszło po prostu o to, że Cytrus zaczął niestety Hazard i przegrywał na to pieniądze z YouTube, które były wspólne. I to jest powód rozejścia się, a zaznaczę, że chłopaki kolegowali się od piaskownicy. Dwa lata później Cytrus z GZ nagrywali wspólnie na kanale Kuzyni Live, ale to tylko nie cały rok. GZ tłumaczył, że chłopaki nie mają czasu, a Cytrus się nawet na Ety nie pożegnał. Swiatek w tym czasie nagrywał na swoim singlowym kanale YouTube, Dopiero teraz, po 9 miesiącach, wrócił on na YouTube'a i zaczął on znowu, w sumie, nagrywać. Było to spowodowane tym, że po prostu no, robił studia i, wiadomo, musiał się tam obronić i tak dalej. I osobiście uważam, że to trochę hamskie, że niektórzy youtuberzy, właśnie tacy jak Cytrus, no, zostawiają, jakby, zostawiają jakby bez odpowiedzi i bez wyjaśnienia, jakby widzów na YouTube'ie. Ja to wiem, że jakbym odchodził z YouTube'a, to bym już wolał po to, o tym poinformować, że odchodzę i nie będę więcej filmów nagrywał, i, i, i tyle, więc. Więc to jest takie moim zdaniem trochę hamskie, no ale cóż, no każdy ma jakby swoje jakby jakieś tam zdanie. Ale nie mnie to oceniać, ale chłopaków trzeba docenić za to, że wychowali większość farmingowej społeczności, bo na przykład ja się wychowałem na nich i to jest naprawdę prawda, bo większość farmingowej społeczności wychowało się właśnie na Cytrusie i Światku. Może teraz ci tacy młodsi widzowie z rocznika 2008-2009 nie będą kojarzyli Cytrusa i świadka. może jakimś studem będą kojarzyli. Raczej będą to roczniki od 2005 w dół. Więc, yy, no, więc tak, ta, tak, to, tak to wygląda, i, i myślę, że raczej takie roczniki będą sobie i Swiatkę kojarzyły. A teraz przejdźmy do stylu gry chłopaków, który chyba jest moim zdaniem najlepszy, jaki może być. To no, do stylu gry chłopaków jest ona bardzo. Jest to po prostu bardzo prosta jazda yy, po górach. Koszenie czysianie bez podnoszenia hedera czy siewnika. Jazda pod prąd, jazda po cudzych polach, więc styl gry odziedziczyłem ja właśnie po nich. Więc widzicie, kiedy oglądacie jakby jakiś mój gameplay z farminga, możecie właśnie zauważyć, że yy, to właśnie jest zasługa chłopaków, bo właśnie przez nich ja tak właśnie teraz gram w farminga. Teraz przejdźmy do stylu rozbudowy gospodarki przez chłopaków. Zazwyczaj była to yy, taka kolejność rzepak. Owce, kiszonka, bogactwo. I praktycznie w każdym efesie chłopaki się tak wzbogacali i na tym budowali swoją gospodarkę, a zakup maszyn i innych rzeczy raczej ustalali wspólnie. Więc to był taki, można powiedzieć, wspólny styl rozbudowy gospodarki. W każdym farmingu od początku, od 11 do 17 było także rzepak, potem jakieś tam właśnie owce, potem jakieś tam więcej zwierząt, kiszonka i jakoś tak zawsze się na tym wzbogacali. Więc to było głównie, można powiedzieć, takie. To, to było takie, można powiedzieć, podstawa, podstawa taka, tak. I to tyle na dzisiejszy odcinek. Myślę, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Piszcie, kogo mam, w o kim mam y, następny odcinek Graj w Farminga, jak y, nagrać, kogo styl gry mam przedstawić, kogo historię na YouTube mam przedstawić. Y, oczywiście y, piszcie. No i co, ja już nie przedłużam. Żegnam się z Wami. Mówił Nosur, cześć, na razie.